Dobry wieczór. Ojejku, przepraszam, dzień dobry, słuchamy. To już na rowowi tam góra, panie Janusz. Stary kapień. Cześć Janusz. Cześć, o Janusz! Witam cię! No. Witam cię, kompresie. Witam cię, Wojtku, jestem tak stęskniony za twoim głosem, że już przez tych parę dni się dodzwoniłem, że już nie wiem od czego zacząć. Jak to od czego zacząć? Tak, wiesz, no, jako zatwardziały radykalista o poglądach niezmiennych, jak granic górskiej, przysłuchuję się tym wszystkim wypowiedziom, no i stwierdzam w dalszym ciągu. To jest tak, powiem filozoficznie, jak ty czasem lubisz. Zobacz, nurt życia to rzeka, rzeka nasza tu górska. Środkiem płynie ten nurt, tam się dzieje życie, tam się coś dzieje. Po bokach już ten nanos się robi, w niektórych miejscach nawet takie plosa powstają, po góralsku się mówi. I teraz przychodzi zło, wielkie zło, mróz. Walka natury, zimno, straszne, które potrafi skuć tą górską rzekę, panowie. Nie wolno stojącą wodę, górską rzekę, walczą. I kto pierwszy się poddaje? No te nanosy, to z boku, to co nie bierze żywego udziału w życiu tej rzeki. Ale widzę, Marcin brwi podnosi na tą filozofię. Ale to jest obserwacja taka moja. Nie, ja nie mówię nic złośliwego. Nie, to nie jest zła reakcja, słuchaj. Janusz, nie odbieraj tego źle, tylko mówię, no tak jest, że te faktycznie są nanosy, widzisz, że jest kupa, jak przychodzi co do czego, to leci w pizdu. Tak, i teraz zobaczcie, do czego zmierzam. I przychodzi te... Kurde, to... I teraz przychodzi... No mów, Janusz, mów. Słyszymy cię, Janusz. Tak. Teraz przychodzi ta przerwało najgorsza. Ci, bo przestałeś mówić. No, słuchamy cię. No i przychodzi ta najgorsza chwila, panowie. Skuta jest rzeka cała, nawet górska. Ale życie dalej, jak patrzy przez ten lód tam w tym głównym nurcie, nieraz pewnie widzieliście, bo tam to życie wre pod spodem, ale grom zakute. To jest taki czas, bym powiedział teraz, współczesny. Zmroziło nas to zło. To gówno panujące górą, ale tam nurt żyje. I teraz zobaczcie, ma się zmienić. Teraz wszyscy mają nadzieję, gdzie się zmieni. Nie na brzegu. To ja tutaj teraz mam ta filozofia moja, tak mi przyszła na myśl, przytom chyba dwa telefony wcześniej. To jest właśnie ta masa. Ta wieczna, kurwa mać, masa, która się tylko przygląda, która przy brzegu. Pamiętasz nasze dzieciństwo? Nie, jak nie szedłem do wyborów, to za komuną matka mówiła, Idrzek, człowieku, przyjadą tą Wołgą, UWS, zabiorą cię. Kurwa, nikt nie przyjechał, nigdy nikt mi nie zabrał i taka jest prawda. Ale było powiedzenie, pokorne ciele, dwie matki z się. Kurwa, nie jestem taki, nie byłem i nie będę. Umrę jako człowiek wolny w środku, jako moja dusza jest wolna i ja jestem wolny. Nie będę tą masą przy tej rzece, która patrzy i ten lód znowu spęka na środku, bo tam jest życie, tam jest wir, tam jest walka o byt, tam jest natura. Tam stoją strągi, tam łapią pożywienie. A tu brzegi do końca, zobaczcie, marzec, kwiecień, jeszcze przy brzegach lód, zwały lodu na górskich rzekach jest. Bo to jest ta masa. Ona zobaczy, co będzie, jaka będzie korzyść. A może dadzą jeszcze 200 zł, wyjmą 300, dadzą 200. A może będzie dobrze. Ja znowu do was apeluję. To jest syzyfowa praca. A w dupie romanty żromskiego. To jest cudowne, piękne, wiem. Wojtek się szczerze uśmiecha. Tak, ale to w realu jest po prostu science fiction. Fajnie mi wyszło. Tak, w realu to jest science fiction. Co z tego, że facet przed chwilą gada, że tam walą cegłami. Już kończę, kostką walą. No to mam kurwa matematyczne pytania. Nie upierdolą 50 Antwerpii gdzieś tam, gdzie chcą w Amsterdamie 50 policjantów. Zginie 50 psów, kurwa, byli na służbie, robili swoje, wiedzieli po co idą. Ale jaki to da efekt i wybrzmień, gdyby na przykład nagle na dwóch ministrów chuj strzelił, czterech posłów i komuś tam 10. Oj, kurwa, by się zmieniło w Holandii natychmiast. Natychmiast byłyby wysokie. I tu mówię, apeluję, jaka ulica? Te kurwy chodzące, niech się drą, to są kundle wysłane na prowokacje polityczne. Ludzie, popatrzcie w historię, ja do wszystkich apeluję. Patrzcie, kto manipuluje. My nie mamy do
prwnędzy w naszych słowiańskich duszach konsekwencji to, co mają Żydy. Oni, którzy będą 20 lat, 200 lat, oni będą drążyć, dążyć bokiem, lewą stroną, będą się między sobą żryć, ale spróbuj tych goju tknąć jednego z nich. Wszystkie te kurwy cię oblezą jak krzy. Przeżyłem to w życiu. Czyli pożarni Żydzi jak fix, ale potem jak przyszło to do jednego, to wszyscy na mnie skoczyli. Z każdej strony mnie chcieli upierdzielić. I tak to wygląda. Życzę wam zdrowia, wytrwałości, właśnie tej wesołości, Wojtku, dla ciebie. Marcin, też widzę, że się kolory pozmieniały, bo to zawsze zjazd doświadczenia, wie, że jak limo jest pod limem, to najpierw są fiolety, potem seledyny, papugowe kolory i wychodzi na lekko żółto. Janusz, nic się nie martw, wyjdziemy po nowy, order będzie już nowy. Już kończę, Marcin. Pamiętaj, góralska zasada, gęba nie szklanka, nie rozbije się, przeżyjesz. Pozdrawiam was, wszystkich wytrwałych karamatów i tylko radykalne działania. Tylko...